No wodoodporny to on to nie jest, kurczę. Vipia, to jest nowy Protek z iFlighta. Fantastyczny dron, który przyjechał. Oczywiście ma receiver, czyli odbiornik z oprogramowaniem FCC, więc trzeba będzie zrobić flashing. Na tym się wyłożyłem, bo to trochę mi zajmie, ale reszta jest ok. Złożyłem go z części praktycznie, rozłożyłem go najpierw, żeby zobaczyć, jak jest zbudowany, z czego jest zbudowany, i go złożyłem, także wygląda na teraz dobrze. Tu jeszcze parę rzeczy trzeba przy nim poprawić, ale jest ok. Bardzo fajny mały kład, 2,5 cala. Myślę, że będzie fajnie śmigał, jak wszystko dobrze skonfiguruję i go złożę. A my dzisiaj będziemy robić coś innego, to dlatego, że jest ładna pogoda i trzeba ją wykorzystać. Przez godzinę będziemy latali nad rzeką. A ten dron kwalifikuje się do wysłania do serwisu. Zwykle są z nim tutaj problemy z gimbalem. Nie chce się kalibrować i to jest od zawsze. Dlatego będziemy latali bardzo odważnie nad rzeką. Chciałem zrobić takie ujęcia, których jeszcze nie miałem, a mianowicie nad taką dziką rzeką pomiędzy gałęziami. Podoba mi się. Wyżej. Niżej. Tu przechodź, z tej strony. Ojej. No to chyba tyle. Idziemy po kartę pamięci. Temporary disconnected. Jak go utopimy, to się nic nie stanie, bo i tak jedzie do serwisu. Wyślę go pewnie jutro. Tu leży. Czy zahaczył o to. Jednak te sondy nie są najlepsze. Nic się nie stało. Powinienem zrobić fajne ujęcia. Tak czy inaczej, muszę wysłać mini do serwisu, także to nie jest taka rozwałka drona, tak jak w przypadku WeTalk UAV. Słuchajcie, przynajmniej była kąpiel w wielkim stylu. Nie tak jak Aleksander zrobił to z UTalk czy WeTalk UAV. Broke the whole gimbal, as you can see. And we were thinking now that maybe it is cheaper to get the DJI Refresh Care. Tylko konkretnie w dużym stylu przeloty nad rzeką, fajne ujęcia, mam nadzieję, że uratuję z karty pamięci. Ta miejscówka jest super, wygląda to rewelacyjnie. Dostęp jest trochę trudny, ale damy radę. Nie ma nawet gdzie maty startowej rozłożyć. Tutaj się dzieje no GPS sygnał, trzeba chwilę poczekać. Dobra, mamy to, 4 giga pamięci cache. Teraz się ukrył za krzakami, muszę go wyciągnąć stąd, tak? Do przodu. I dopiero. Bardzo ładnie. Wyżej delikatnie. Niżej. Niżej mówiłem.
No wodoodporny to on to nie jest, kurczę. Jesteś grzeczny? Leon! Tu wszystko jest ok w środku. Nie wiem, czy on zagada, ale raczej nie. To już jest po herbacie. Spadł jak śliwka w kompot. A to akurat jest nasze przejście. Tędy przechodzimy przecież. W sumie powiem wam, że ten miniacz już mnie drażnił od pół roku. Nie kalibrował się w ogóle gimbal. Czasami po 15 razy go kalibrowałem, szczególnie w trakcie tych ostatnich epizodów dotyczących litchi. Bo to było świetne, że on faktycznie lata na litchi. Ale za każdym razem 10-15 razy musiałem go uruchamiać, żeby gimbal się skalibrował i cały czas pokazywał mi błąd gimbala, czyli gimbal stack. A z drugiej strony ten akumulator, on już też jest wyeksploatowany, muszę przyznać. Bo on faktycznie ładował mi się i całą noc czasami. Dopiero był rano naładowany, więc widać, że to nie jest taki sprzęt. Ja bym powiedział, że miniacze są świetne, ale one są takim sprzętem weekendowo-wakacyjnym. A dopiero R2 sprawia wrażenie takiego solidnego. Nic mi się przy nim nie działo i mam go już od maja, ponad pół roku i naprawdę rewelacyjny. Uważam, że właśnie R jest bardzo dobrym dronem. Jak ktoś waha się pomiędzy miniaczem 2, który też mój pojechał do serwisu, bo miał błąd IM-u, to właśnie Mavic Air 2 w tej chwili jest lepszą propozycją. Zobaczymy, czy będzie trójeczka i zobaczymy, jak tam FPV, które wejdzie pewnie już na początku stycznia. Płynie? Nie. Podoba mi się. Wyżej. Niżej. Tu przechodź, z tej strony. Ojej. No to chyba tyle. Idziemy po kartę pamięci. Temporary disconnected.